Był postacią bez dwóch zdań paskudną, chociaż pewien film złagodził nieco jego wizerunek. Polvario nie cofał się przed niczym. Był porywczy, gwałtowny i brutalny. Jednocześnie był także świetnym biznesmenem, przynoszącym sobie i swojej rodzinie ogromne pieniądze. Tak z legalnych, jak i nielegalnych źródeł. Zapraszam na historię człowieka, który miał pod swoimi skrzydłami Henry'ego Hilla i Jimiego Berka, czyli bodaj dwóch najsławniejszych współpracowników mafii w historii. To również opowieść o człowieku, który był bliski zostania donem jednej z pięciu nowojorskich rodzin. Nazywam się Claudio Mutka, to jest podcast Nasza Sprawa Dzieje Mafii, w którym odsłaniam postacie, które stały za sukcesem amerykańskiej mafii w minionym stuleciu. Przybliżam również zdarzenia, które miały wpływ na amerykańską kozanostrę i przestępczość zorganizowaną. Jeżeli podobają Ci się materiały, które robię, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Zapraszam do zaobserwowania moich profili w mediach społecznościowych. Linki zostawiam w opisie filmu. Dzieło Martina Scorsese, chłopcy sferajny, niemal z miejsca stało się mafijnym klasykiem. Jednak, choć filmowa opowieść oparta jest o autentyczne osoby, to została złagodzona, tak by widz mógł ją przyjąć. Rzeczywistość była znacznie bardziej mroczna. Ludzie, których historie służyły za inspiracją, byli bardziej mroczni. Paul Vario urodził się 10 lipca 1914 roku w Nowym Jorku. Miał czterech braci. Starszego Leonarda i trzech młodszych. Tomasa, Salvatore i Vito. Wychowywali się na południowym Brooklinie. Jego bracia w późniejszym czasie również będą powiązani z mafiną rodziną Luqueze, choć nie będą tak wpływowi jak Paul. Wario nie był pilnym uczniem, często zrywał się z zajęć lekcyjnych. Z tego też powodu w wieku zaledwie 11 lat popada w konflikt z prawem. W 1925 roku zostaje wysłany na 7 miesięcy do zakładu poprawczego dla nieletnich. Powodem było wspomniane wagarowanie. Powiedzieć, że kara ta nie przyniosła pożądanego efektu, to jak nic nie powiedzieć. Edukację zakończył na szóstej klasie szkoły podstawowej. W 1935 roku Paul Wario wziął ślub z niejaką Witą Rizzutto. Małżeństwo doczeka się trzech synów. Petera, Paula Juniora i Leonarda. Już rok po ślubie Wario zacznie spotykać się z Joan Phyllis McConaughey, która w przyszłości zostanie jego drugą żoną. Tak jak powiedzieliśmy wyżej, w filmie Scorsese, Paul Cicero, czyli postać bazująca na polu Wario, ukazana była jako spokojna, wyważona, wręcz troskliwa. Rzeczywistość była zupełnie inna. Wario był porywczy, często dawał ponieść się złym emocjom. Pewnego wieczoru miał zabrać swoją drugą żonę na kolację do jednej z nowojorskich restauracji. W pewnym momencie Filis została, najpewniej zupełnie przypadkowo, oblana winem przez obsługującego ich kelnera. Wario dostał szału i w tym szale dwukrotnie uderzył kelnera. Jednak na tym historia się nie zakończyła. Później tego samego wieczoru, Paul wysłał dwa samochody wypchane ludźmi dzierżącymi w dłoniach rurki i kije bejsbolowe. Cel był jeden: kelner, który poplamił sukienkę Phyllis. Innym razem, tu bazujemy na wspomnieniach Henry'ego Hilla, Paul Wario miał wyjąć kij bejzbolowy z bagażnika i gonić przez kilka ulic dłużników. Jak możemy przeczytać w książce pod tytułem Wise Guys, autorstwa Nicolasa Pilegiego. Wario był dużym mężczyzną. Mierzył ponad 180 cm i ważył blisko 110 kg. Sprawiał wrażenie jeszcze większego niż w rzeczywistości był. Miał potężne ramiona i klatkę piersiową jak zawodnik sumo. Poruszał się z nonszalancją człowieka, który wie, że cokolwiek się stanie, to wydarzenia poczekają na jego przybycie. Działalność pola obejmowała szereg mniej lub bardziej legalnych przedsięwzięć. Jak wyczytałem w raportach FBI, Wario zajmował się nielegalnym hazardem, pożyczkami, łapówkarstwem, kradzieżami i wymuszeniami. Na jego koncie znalazły się również niestety przestępstwa na tle seksualnym. Z tego też powodu w 1937 roku Paul Wario usłyszał wyrok od 10 do 20 lat pozbawienia wolności. Został wraz z Antonym Romano, jednym ze współpracowników, zidentyfikowany przez 16-latkę z Howard Beach. Jak twierdziła, obaj mieli dopuścić się napaści seksualnej. Sprawa rozniosła się szerokim echem w lokalnych gazetach. Wario i Romano mieli grozić, że skrzywdzą przyjaciółkę ofiary, jeżeli ta zdecyduje się zeznawać przeciwko nim. Ostatecznie jednak żadne groźby nie pomogły i Wario wylądował w słynnym Sing Sing. W czasie odsiadki był dwukrotnie wypuszczany na warunkowe i dwukrotnie wracał do więzienia z dodatkowymi zarzutami, nie jest jasne z jakimi konkretnie. Wiemy natomiast, że więzienie ostatecznie opuścił w 1962 roku. W czasie gdy był zwalniany na warunkowe w latach 40. i 50. miał zostać oficjalnym członkiem mafii. Odpowiadał bezpośrednio przed Salvatore Curiale, doświadczonym kapo rodziny Lucese. Po wyjściu z więzienia w 1962 roku to właśnie od Curiale, Polvario, Przejmie ekipę mającą swoją siedzibę w Canarsie na Brooklinie. Tym samym lata 60. to również czas, kiedy Wario powoli zaczyna budować swoją markę w środowisku mafijnym. W połowie lat 60. umiera niejaki Jake Colombo, człowiek, który kontrolował cały biznes hazardowy w części Long Island. Pol nie traci czasu i wypełnia lukę po zmarłym Colombo, przejmując jego interesy. Pod koniec 1965 roku policja z Long Island aresztuje pola Wario wraz z ośmioma innymi osobami. Sprawa dotyczyła właśnie wspomnianego wyżej hazardu. Według wymiaru sprawiedliwości Wario miał kierować wielomilionowym biznesem, a oprócz tego został oskarżony o próbę przekupienia jednego z policjantów. Pech chciał, że policjant ten nie był skorumpowany był tajniakiem. Wario i jego otoczenie, chcąc załatwić sobie ochronę policji, wpadli w pułapkę. Kiedy wiadomość o aresztowaniu Wario dotarła do mediów, te rozpisywały się na temat pochodzenia Poliego. Jak pisała prasa. Polvario miał być florystą zamieszkującym Long Island. W rzeczywistości mieszkał w hrabstwie Nassau, dokąd przeprowadził się tuż po przejęciu interesów J. H. Colombo. Stamtąd łatwiej było mu kontrolować interesy. Jednak to nie wszystko. Choć Polvario szybko wyszedł z więzienia, tuż następnego roku, w 1966, ponownie został aresztowany, tym razem przez policję w Nassau. Według policji kontrolował biznes przynoszący 30 milionów dolarów rocznie. Prasa ponownie pisała o tym zatrzymaniu. Ale tym razem pol Vario nazywany był hazardowym czarem. Wszystkie te problemy prawne bynajmniej nie osłabiały pozycji Wario w rodzinie Luckeze. Wręcz przeciwnie, członkowie mafii, kłopoty z prawem brali jako pewnik, część interesu. Tym samym, z każdym zatrzymaniem, pozycja pola Vario w strukturach rodziny rosła. Stawał się coraz bardziej wpływowym kapo. Wario był właścicielem Bergein Auto Parts. Według tego, co udało mi się ustalić, było to coś w rodzaju szrotu samochodowego. Jednak nie tylko w tym celu wario wykorzystywał to miejsce. Szrot pełnił również funkcję jednej z baz operacyjnych jego ekipy. To również tam osoby takie jak Jimmy Burke i Henry Hill przynosiły tygodniówki dla swojego kapitana. Oczywiście nie byli w tym sami. Wkrótce śledczy zauważyli, że Poli spotyka się na zomie z wieloma mniej lub bardziej prominentnymi członkami mafii. Wywołałem ponownie Henry'ego Hilla. Więc wypada na chwilę się przy nim zatrzymać. Hill był współpracownikiem rodziny Lukeze i głównym bohaterem filmu Goodfellas. Był również kimś w rodzaju podopiecznego Wario. Henry od małego był zafascynowany światem mafii, choć sam nigdy nie mógł zostać made manem, to ostatecznie był częścią tego świata i cieszył się sporym szacunkiem, przynajmniej do czasu. Vario miał dać Hillowi sporo mafijnych lekcji, jak choćby tę, by trzymać głowę nisko i nie zapisywać na siebie legalnych biznesów. Pol Vario był właścicielem kilku biznesów, jak choćby kwiaciarni jednak na oficjalnych papierach widniały imiona jego braci, którzy robili zasłupy. Poli miał być zaciekłym przeciwnikiem telefonów, a kiedy trafiał do więzienia, nigdy nie podawał swojego adresu. Policja otrzymywała od niego adres jego matki. Kiedy w latach 60. Henry Hill służył w armii, upubliczniono listę ponad 5000 nazwisk członków mafii i współpracowników. Był to wynik śledztwa przeprowadzonego przez senat. Wspominam o tym dlatego, że Hill próbował na tej liście znaleźć nazwisko Pola Vario, bezskutecznie. Vario potrafił być ostrożny. W książce "Wise Guys" opowiadającej losy Hilla, autor Nicolas Pileggi pisze, że to dzięki Vario Henry Hill Poznał żonę Karen. W latach 90. Henry Hill będzie twierdził, że poli miał romans z Karen. W tamtym czasie Hill miał odsiadywać wyrok. Z romansem tym związana jest jedna z teorii dotyczących śmierci Tomiego de Simon. Karen Hill miała zostać wykorzystana na tle seksualnym przez de Simon. Zrozpaczona pobiegła do wario, a ten doprowadził do zlikwidowania Tomiego. Tym samym Tommy de Simon zniknął nie tylko z powodu zabicia Billego Bacca, ale również dlatego, że skrzywdził kochankę kapitana rodziny Lukeze. Natomiast natrafiłem na głosy ekspertów, mówiące, że Sowa Hilla o domniemanym romansie jego żony z Wario to wymysł. W ten sposób chciał po prostu podsycić atmosferę przed kolejnym wypuszczeniem nowego wydania książki. W tamtym czasie Henry Hill miał zmagać się z problemami finansowymi. W kwietniu 1972 roku Wario ponownie wpadł w tarapaty. Policja zamieściła podsłuchy na złomowisku i zaczęła zbierać dowody tak, by zbudować przeciwko niemu sprawę. Dodatkowo, poza podsłuchiwaniem, na złomowisko zaczął zaglądać policjant pod przykrywką. Wario, choć zwykle ostrożny, i tym razem dał się nabrać na numer policji. Cała operacja organów ścigania miała trwać około 6 miesięcy. Wreszcie, w październiku tego samego roku, policja przeprowadziła nalot na szrot Wario. Ten został zatrzymany, a 1 listopada usłyszał zarzuty w sprawie manipulowania świadkiem, któremu miał doradzić, by uciekł na Florydę. Z kolei 21 listopada poli został oskarżony o oszustwa ubezpieczeniowe. Wraz ze wspólnikami miał zatopić łódź, po czym złożyli wniosek o odszkodowanie w wysokości 7 tysięcy dolarów. Polwario trafił do więzienia i został tam do lutego 1973. Sytuacja Wario była naprawdę dynamiczna, bo jeszcze tego samego miesiąca został oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków. 6 kwietnia 1973 roku usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Odsiadkę miał odbyć w Louisburgu. W Lipcu 73 roku w wyniku poważnych oparzeń umiera syn Pola, Leonard. Skąd wzięły się te obrażenia? Oficjalnie nie wiadomo, chociaż krążyły plotki. Że mogło to mieć coś wspólnego z eksplozją i pożarem sześć bloków dalej od szpitala, w którym zmarł Leonard. Budynek podobno podpalono, a jednym z podpalaczy miał być właśnie syn Poliego. Według plotek, Leonard działał na polecenie ojca. Podczas pogrzebu Leonarda doszło do pewnego wydarzenia. Dwóch reporterów oraz jeden detektyw zostali poważnie pobici. Jak pisał New York Times, w pewnym momencie z limuzyn wybiegło siedmiu lub ośmiu mężczyzn i zaatakowało detektywa i reporterów. Cała trójka skończyła w szpitalu. Po w pewnym czasie zatrzymano mężczyznę podejrzanego o udział w napaści, Steve'a Edwardsa. W tamtym czasie Paul Vario miał być według jednych relacji Andrebosem, a według drugich konsiliere w rodzinie Luqueze. To był czas, kiedy donem rodziny był Carmine Tramunti. Swoją drogą spotkałem się z opinią mówiącą, że Paul Vario był na tyle wpływowym członkiem rodziny, iż miał szansę zostania donem. W 1987 roku, na 100 lat pozbawienia wolności, skazany zostaje Antony Tony Dax Corallo. Powyższa teoria mówiła, że gdyby Wario nadal był na wolności, to zastąpiłby Corallo. Niestety dla niego od 1984 roku przebywał w więzieniu i nie był w stanie sięgnąć po władzę. Pol mógł być rozpatrywany pod kątem zostania donem z dwóch powodów. Zarabiał ogromne pieniądze dla rodziny i miał naprawdę mocną ekipę. Jego załoga składała się z prawdziwych gwiazd. Henry Hill i Jimmy Berg to jedni z najbardziej rozpoznawalnych gangsterów, którzy nigdy nie zostali członkami mafii. Hill marzący od dziecka o zostaniu człowiekiem honoru, ostatecznie skończy jako kapuś, nadając również na pola vario. Jimmy Berg także nie mógł stać się maidmanem, choć jak wyczytałem, zarabiał ogromne pieniądze dla rodziny. W skład ekipy wchodzili jeszcze choćby Tommy DeSimon. Czy Alphonse Little Al Diarco. W późniejszym czasie Diarco przejmie schedę po Wario, a nawet zostanie mianowany Acting Bossem w rodzinie Luqueze. Oprócz wymienionych w ekipie Wario swoje miejsce znaleźli również Bruno Facciolo, Frank Manzo czy Joey Russo. Każdy z nich w sekundę był gotowy, by na rozkaz Poliego rozbić komuś głowę. Jak już powiedzieliśmy, Paul Vario, poza nielegalnymi interesami, prowadził sporo legalnych. Miał złomowisko, kwiaciarnię i podobnie jak w filmie Chłopcy z Ferainy", jeden z jego braci prowadził dla niego pizzerię. Wario miał również kontakty w związkach zawodowych, a to za sprawą bliskiej współpracy z Johnem Diogardim, alias Johnny Dio. Dio był żołnierzem w rodzinie Lucchese, posiadającym spore wpływy w związkach. To m.in. dzięki jego pomocy, Jimmy Hoffa, Przejął władzę w Teamsters. Kiedy Henry Hill i Jimmy Burke zaczynają handlować narkotykami, robią to za plecami i bez zgody Poliego. To również jest pokazane w filmie Scorsese. Pol Wario miał być przeciwnikiem rozprowadzania narkotyków. Raz, że sprowadzały zainteresowanie policji, a dwa tak naprawdę Wario nie musiał się w to w cudzysłowie bawić. Jego interesy radziły sobie dobrze, przynosząc mu grube pieniądze. Niechęć Wario do narkotyków potwierdza również Antony Ruggiano. W jednym z odcinków na swoim kanale YouTube powiedział, że rzeczywiście Poli jako wyznawca starych zasad mafijnych nie tolerował handlu nielegalnymi używkami. W filmowej adaptacji życia Henry'ego Hilla ukazany był ślub, podczas którego to Karen była głównym narratorem i opowiadała, ilu to Polów i Peterów poznała. W jednej ze scen widzimy również pola Wario, czy raczej pola Cicero, bo tak w filmie się nazywał. Sęk w tym, że w rzeczywistości Poliego na ślubie hilów nie było. Odsiadywał w tamtym czasie wyrok pozbawienia wolności w wysokości 60 dni. W 1978 roku ma miejsce napad na Lufthansa, czyli chyba największy mafijny skok w historii. Szerzej opowiadałem o tym w odcinku o napadzie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Oczywiście do niczego by nie doszło, gdyby nie zgoda Pola Wario. W tamtym czasie Poli miał przebywać na Florydzie, będąc na zwolnieniu warunkowym. O całym planie dowiedział się przez telefon i również podczas rozmowy telefonicznej wyraził zgodę. Jakby wbrew sobie, łamiąc zasadę dotyczącą prowadzenia interesów drogą telefoniczną, dał swoim ludziom zielone światło. Prostym, róbcie to. Poliemu nigdy nie udowodniono udziału w skoku na Lufthansa. Znając jednak mafijne zasady, możemy się domyślić, że Iwario obłowił się na obrabowaniu terminala. W końcu mówimy o blisko 5 milionach dolarów. W 1980 roku Henry Hill trafił do więzienia i zdecydował się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Wstąpił do programu ochrony świadków i zaczął śpiewać. Jego zeznania doprowadziły do 50 wyroków, w tym dla Pola Wario. 9 lutego 1984 roku Pol został zatrzymany przez policję. Powód oszukanie rządu federalnego. Jak zeznał Hill, Poli miał załatwić mu fikcyjną posadę w restauracji, tak by mógł wyjść na warunkowe. 3 kwietnia, Wario usłyszał wyrok: 4 lata pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 10 tysięcy dolarów. Niecały rok później, w lutym 1985 roku, będący już w więzieniu, Wario zostaje oskarżony o spisek mający na celu uzyskanie zysków z wymuszeń. On i kilku jego kompanów zostali oskarżeni o wyłudzenie blisko 400 tysięcy dolarów. Od firm zajmujących się przewozem lotniczym na lotnisku JFK. Poli usłyszy wyrok kolejnych 10 lat pozbawienia wolności. Ponownie wymiarowi sprawiedliwości pomogły zeznania Henry'ego Hilla. Polwario nie zobaczy wolności nigdy więcej. 3 maja 1988 roku z powodu niewydolności oddechowej, spowodowanej rakiem płuc, Umiera w więzieniu federalnym w Teksasie. Jego ciało spoczęło na cmentarzu St. John w Queens, a Nowy Jork choć trochę odetchnął. I to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Zachęcam do komentowania, udostępniania. Aha, i pamiętajcie, żeby subskrybować, tak by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!